Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dokładnie dzisiaj, gdy ten filmik pojawi się online, mamy o godzinie 22 nasz 12 rytuał dla Matki Ziemi. I pomiędzy różnymi pomysłami, Waszymi pomysłami, co można zrobić, aby pomóc Ziemi w regeneracji, aby zmniejszyć jej zużycie, zniszczenie, wykorzystanie. Pomiędzy tymi pomysłami bardzo często pojawiało się, że zbieracie własnoręcznie różne owoce, grzyby i wszystkie dary natury i przygotowujecie z nich specjalne smakołyki. Przez to nie musicie ich kupować, a przez to zmniejsza się ilość transportu i wykorzystania energii i zasobów naszej planety. I dlatego dzisiaj taki bardzo, bardzo krótki temat, który dotyczy tak zwanej rodziny kaktusów, opuncji. Z pewnością bardzo często spotkaliście się z tym owocem, szczególnie te osoby, które dużo podróżują, na przykład rośnie on na Wyspach Kanaryjskich, na wyspie Maderze, w Ameryce Południowej i innych takich krajach o ciepłym klimacie. I ja pierwszy raz spotkałam się z opuncjami dokładnie na Gran Canaria wiele, wiele lat temu. I moi drodzy, zdarzyło się coś takiego, że miałam niesamowitą ochotę, aby zjeść takie opuncje, te owoce opuncji i przy pierwszej próbie powiedziałam, że nigdy więcej. Moi drodzy, i dopiero wiele, wiele lat później taki starszy pan nauczył mnie, jak można wspaniale zbierać te kaktusy, a jednocześnie nie kując swoich własnych dłoni. Bo jak wiecie, mają one niesamowite kolce i wystarczy jeden maleńki, który wbije się w język czy w jakieś inne miejsce, już ochota na zjedzenie tego niesamowitego owocu przechodzi. A owoc ma wspaniałe właściwości, oczyszczające, wzmacnia cały układ nerek, układ moczowy, prostatę i tym podobne, a także inne rzeczy, które napiszę dla Was na blogu, dla tych wszystkich osób, które ten temat interesuje. I przede wszystkim jest niesamowicie bogaty w sole mineralne i witaminy. No ale przejdziemy do tego, jak można ten owoc zebrać i go następnie spożyć, nie kując się. Po pierwsze, moi drodzy, potrzebujecie grube rękawiczki, aby te owoce odłamać z kaktusa, następnie włożyć je do jakiegoś woreczka i przenieść do Waszego domu. Po czym potrzebujecie mocną szczotkę, najlepiej taki kartacz. Z pewnością znacie, to są takie szczotki, którymi dawno, dawno temu myło się drewniane podłogi. Moja mama jeszcze pamięta ze swojego dzieciństwa, że zawsze musiała szorować podłogi takim kartaczem. I następnie myjemy je, obcierając tym kartaczem, tak żeby wszystkie te kolce się złamały. No ale moi drodzy, zawsze zostaje jeden czy dwa i te dokładnie trafią w Wasz język i znowu ta ochota przejdzie. I dopiero ten pan nauczył mnie, jak taki owoc otworzyć. Będziecie to widzieć na filmie. Najpierw trzymamy owoc za kawałek, za jeden koniec, najlepiej przy pomocy papierowej chusteczki, czy również rękawiczki. Następnie bardzo ostrym nożem odcinamy drugi kawałek. Potem odwracamy ten owoc i odcinamy to miejsce, za któreśmy trzymali. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ ten smaczny środek nadal jest zamknięty w skorupce opatrzonej kolcami. Dlatego przecinamy ten kaktus wzdłuż i następnie nożem lekko odchylamy boki, po czym drugą wolną ręką wykręcamy ten środek i wkładamy go do ust. To jest taka najprostsza metoda, idealna metoda, sprawdza się wspaniale i żadne jakieś kolce nie trafią w Wasz język. Dlatego moi drodzy, gdy będziecie znowu na jakieś wyspach, czy na jakiejś wycieczce, czy większość z Was mieszka w Polsce, ale wiele osób mieszka również w innych krajach, to jest taki sprawdzony sposób, idealny, aby ten kaktus otworzyć i skorzystać z jego niesamowitej mocy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, bardzo proszę o kciuka w górę, czy komentarz pod filmem. Do naszych kolejnych spotkań i życzę smacznego. Wasza Maria Bucardi.